serdeczności wszystkich, pozdrawiam Was. No i co? Będzie wstęp do interpretacji Waszych snów. I jeśli akurat będziecie chcieli, ja nie wiem, czy nawet to proponować, ale powiedzmy, że będzie taka możliwość, piszecie mi na e-maile o Waszych snach, prosicie o interpretację. Podejrzewam, że nie dam rady każdemu odpisać. Ale co mogę zaproponować, to że od czasu do czasu, jeśli będzie właśnie na to przestrzeń i ten czas, którego nam najbardziej trzeba teraz, to takie interpretacje może porobimy sobie na wizji, jeśli chcecie. Bo czasami jest tak, że to są rzeczy prywatne i możemy na coś się natknąć, więc jeśli nie macie nic przeciwko, mogę zmienić imiona, czy też nie mówić oczywiście, kto pisze, żeby Wasi znajomi, którzy być może oglądają się, nie zorientowali, że to Wy, bo tam wychodzą różne rzeczy. Na podstawie takiego snu można zinterpretować nie tylko cechy osobowości, tendencje, skłonności do uzależnień, do chorób, różne rzeczy mogą się pojawić. Rok temu, mniej więcej tak około maja, ja robiłam pierwszy taki filmik o interpretacji snów, o świadomym śnieniu i tam i tak bardzo, bardzo jeszcze jak macie, widzieliście to, to możecie porównać, porównajcie sobie, bo ja właśnie to przejrzałam i powiem, że no sama się uśmiechnęłam, bo z taką dużą nieśmiałością mówiłam wtedy o tych rzeczach, mówię, no bo kurczę, no z czym do ludzi, przecież nie będę ludziom opowiadała, że centaur mnie uczy o astrologii, że chodzę w nocy i robię różne rzeczy, a potem się okazało, że jest Was tyle, co mają niesamowite sny, weryfikują te rzeczy, potem się też potwierdzają, że dostajecie jakieś informacje w snach i potem możecie je sobie potwierdzić, że uzdrowiliście kogoś w śnie, i zostało to na jawie potwierdzone i uwielbiam takie rzeczy i właśnie w tamtym filmiku tak jeszcze bardzo nieśmiało mówiłam właśnie o tych swoich śnieniowych śniąca przykładach, co ja tam pośniłam, co różne rzeczy, które mi się poprzetrafiały i po latach ułożyłam to sobie w kategorię. Także jeśli ktoś tego jeszcze nie oglądał, żebym ja się tutaj nie powtarzała za bardzo, zapraszam, podam linka do tego filmiku. Tam mówiłam o kategoriach snów mniej więcej, o tych przewidujących, uzdrawiających, komunikacyjnych z duchami, z tym, co odeszli, o różnych wejściach w inne wymiary z innymi istotami i te przewidujące, te, no tam dużo tego było, już teraz też nie pamiętam, musiałabym do własnych notatek zajrzeć. Były jeszcze sny właśnie chodzenia po tym astralu, spotykania różnych istot, nie mówię o kosmitach, mówiłam o tych na Ziemi, o tych uczących, że jesteście uczeni w innych językach, niekoniecznie w słowach, w językach, których w ogóle nie ma na Ziemi, albo no o takich różnych ciekawych rzeczach tam mówiłam. I mówiłam też jak śnić, jak pamiętać sny. Także dzisiaj o tym nie będzie. Dzisiaj będzie o interpretacji Waszych snów. Dostałam właśnie takie od Was sny i teraz no też nie wiem, ile tutaj mogę na wizji, więc prosiłabym też, jeśli ktoś będzie mi wysyłał kolejne sny, żeby od razu napisać, czy życzę sobie w razie co, że mogę coś wspomnieć, czy też sobie nie życzę, bo to będzie dla mnie bardzo pomocne. Staram się czytać wszystkie e-maile oczywiście. I komentarze, i na przykład jeśli opiszecie sen w komentarzu, no to też możemy się tak umówić, że ja będę, no z racji możliwości, jakie będą możliwości, będziemy to interpretować. A tak naprawdę to chciałabym, żeby każdy miał ten ster interpretacji w swoich rękach, żeby mnie nikt nie potrzebował, bo ja tutaj też nie jestem żadną wyrocznią, do interpretacji snów, tylko że każdy sam steruje swoim statkiem kosmicznym, swoją podświadomością, intuicją i tak naprawdę jeśli już czegoś ja z racji tego, że mam to wykształcenie edukatora, jakieś takie zapędy w życiu, jeśli czegokolwiek
mogłabym kogoś nauczyć, to dać tą wiedzę tylko i rzeczywiście możemy zrobić takie warsztaty, jeśli macie ochotę i wtedy ja ten materiał Wam podam po całości. Ten materiał taki podstawowy, taki techniczny pochodzi z psychologii zorientowanej na proces Arnolda Mindela. Na warsztatach od tych pierwszych jego uczniów uczyłam się od Jane Dworkin i tam byłam pod ogromnym wrażeniem, jak na podstawie snu z dzieciństwa można przewidzieć tendencje, niemalże jak astrolog można przewidzieć tendencje człowieka, jakie zdarzenia mu się przytrafią, takie punkty zwrotne, choroby, no cechy nie tylko osobowości, ale też w jakim kierunku ten rozwój pójdzie, co może mu się przytrafić. I sama w to nie wierzyłam, ale po takich 3 dniach warsztatów przewidziałam to wszystko równie jak pracowaliśmy w parach, nie znając się wzajemnie. Także jak będziecie pracowali nad snami, to zachęcam znowu z kimś zaufanym, że opowiadacie sobie sny, a ta druga osoba z racji tego, że Was zna trochę, potrafi też wyczuć Was lepiej, lepiej zinterpretować i też posłużyć się tym odczuciem, intuicją, bo ma Was przed sobą i czyta z Was, jak to mówicie, czy jesteście spójni ze sobą, czy nie, bo tutaj liczy się wszystko. Diabeł jak zwykle tkwi w szczegółach. I na przykład jeśli ktoś śni, dostałam taki sen, gdzie tyle się dzieje, tyle jest postaci, tyle się dzieje, tu murzynki, tam króliki, tam samochody, tam lwy, tam korowody, tam Anonymous. Pozdrawiam, pewnie ktoś tam mi to opisał, na pewno się już kapnie, kto to jest. Ale tam się dużo dzieje. Zobaczcie, jak się dużo dzieje, to jest niesamowite bogactwo świata wewnętrznego. Już od razu na wstępie, nie znając kogoś, można już wyciągnąć te wnioski. Oczywiście tutaj pod uwagę bierzemy bardzo wiele czynników. Czym zajmujecie się, czym się interesujecie, jak się czujecie w życiu, jakie macie nastawienie do życia, co czytacie, oglądacie, co myślicie na co dzień, jakie tendencje myślowe powtarzają się dziennie, takie rzeczy, które wy, to często nasze otoczenie wychwyci bardziej niż my, powtórzenia, kiedy my się powtarzamy. I można, tak jak ja, się nagrywać i potem od czasu do czasu, co kilka miesięcy próbować coś odsłuchać i zobaczyć, ale powtórzenia. Tu się powtarzam i jaki dobór jest słów, które słowa najbardziej mi odpowiadają, bo w nich jest też klucz do Waszej osobowości, bądź też do intencji, które chcecie przedstawić. Ale tak psychologicznie mówiąc, kiedy ktoś jest pod ogromnym stresem i powtarza te pewne rzeczy, takie na przykład mam dosyć, mam dosyć, mam dosyć i dzwoni do Was i mówi mam dosyć przez kilka miesięcy, rzucę swoją pracę, ale nie rzuca. No to wypadałoby tam właśnie głębiej pogrzebać i to się tyczy snów. Nie schodzę z tematu, dokładnie tak samo jest ze snami, że pewne elementy snów się powtarzają i dają nam te informacje i na podstawie, na przykład taki sen z dzieciństwa potrafi się śnić miesiącami w dorosłości i cały czas dokładnie ten sam sen się powtarza. Jeśli macie taki sen, który się powtarza koło Macieja to samo, to on jest Waszym mitem życiowym, który dobrze byłoby zrozumieć, bo wtedy jesteśmy o dalszy krok kolejny do zrozumienia samego siebie. Także tak, jeśli macie ochotę na takie warsztaty, to rzeczywiście jedne i dopiero, żeby każdy miał jedne. Tutaj naprawdę nie trzeba robić jakiś klas, jeśli chodzi o taniec, jest to inaczej, rzeczywiście 2-3 razy w tygodniu, ale jeśli chodzi o takie warsztaty, to danie takiego potencjału, materiału to jest jeden raz. Jeśli ktoś tam Was próbuje, no nie wiem, werbować, to uwaga na te różne oferty. Ja się przymierzam, możemy zrobić coś takiego i później to już jest Wasza praktyka, to już jest Wasze doświadczenie, Wasze weryfikacje. Potem już takie bardziej grupki wsparcia można potworzyć, zobaczyć, co się sprawdza, co nie. To chyba jedziemy. Jak interpretować sny?
Co bierzemy pod uwagę? Bierzemy pod uwagę to, co powiedziałam już na wstępie, nasz nastrój, jak nasze wydarzenia z ostatnich dni. Nawet jeśli coś się takiego niesamowitego, czy film nawet na noc obejrzeliście. Obejrzeliście film o kosmitach, będą kosmici, nie ma siły. Ale jeśli nie oglądaliście filmów o kosmitach i nie słyszeliście nikogo mówiących, co jest teraz w dobie internetu raczej rzadkością, dlatego tak bardzo trzeba uważać, no to coś w tym może być innego niż taka papka z podświadomości, która w nocy nadchodzi, żeby strawić materiał, który nam się przytrafił poprzedniego dnia. I to jest pierwsza taka rzecz, że bierzemy pod uwagę, co się wydarzyło poprzedniego dnia, bądź też nad czym my obecnie pracujemy w swoim życiu, jakie mamy tendencje nastrojowe w ostatnich miesiącach, co się wydarza. Bo nasza podświadomość będzie to procesować w nocy, kiedy my próbujemy się właśnie zrelaksować. I wtedy na przykład jak ktoś bardzo to odrzuca, ma koszmary i jest goniony przez jakieś zwierzęta, dlatego że ta podświadomość takie nam symbole podsyła, które nami wstrząsną, których my się boimy, które będą dla nas zagrożeniem, żeby zwrócić swoją uwagę. Więc dobrze jest powiedzieć, jak macie jakieś przerażające sny, dobrze jest powiedzieć od razu widzę cię. To już jest taki wstęp do komunikacji ze sobą. Co bierzemy pod uwagę? Ja tutaj mam, słuchajcie, notatki. I być może, chociaż to są tylko trzy kartki, ale tu jest tyle materiału i tyle ćwiczeń po drodze, że no to są takie już warsztatowe bardziej ćwiczenia, ale bierzemy pod uwagę, możecie nawet próbować partnera, partnerki, sen interpretować, bierzemy pod uwagę wszystko, czy się zajmują, jaką tematyką w życiu się zajmują, czy właśnie są związani bardziej z polityką, no to będą te tematy się przewijać. Kim są, jakie mają relacje z innymi ludźmi, jakie mają choroby, jakie mają problemy, co o sobie myślą, co o sobie mówią z dnia na dzień. I dopiero wtedy pozwalamy, żeby ta osoba nam opowiedziała ten sen, bądź my sobie ten sen właśnie zapisujemy. Bardzo dobrze robicie, że piszecie o snach, że piszecie swoje sny i zapisujecie, to widzę bardzo ładnie, niektórzy słuchajcie w Wordzie, pięknie, ładną czcionką, tam no wiadomo, są tam literówki, ale już nie będziemy się czepiać, ale bardzo ładnie, bardzo mi się to podoba, bo ja wtedy mogę sobie na spokojnie przeczytać, nie umknie mi to. No i jak opisujecie sobie sen, to potem takim markerem fajnie jest wyszczególnić wszystkie postaci ze snów. Czyli czy było jasno, wszystkie elementy tego snu. I ja tutaj mam, najlepiej oczywiście operować na przykładach, mam ten jeden sen tutaj przed sobą. Czyli tak, co się dzieje, czyli czasowniki i rzeczowniki. Co się dzieje, czy idę, czy jestem, czy jadę, jaka jest ta droga, po której się poruszam, czy ona jest szeroka, czy wąska, czy co tam jest, czy tam są zwierzęta, jakie postaci są, jakie narzędzia, co zwraca naszą uwagę. I takie najmocniejsze rzeczy, które pierwsze wciągną naszą uwagę, zaznaczamy, a potem dodajemy do tych elementów odczucia. Pierwsze skojarzenie plus jakie mamy z tym odczucie. Czy jesteśmy neutralni? Zawsze albo czujemy coś dobrze, źle, albo nie wiemy. Neutralnie, na razie. Po pewnym czasie to jest jeszcze nieznane, niepoznane. Czytacie sen swój własny albo słuchacie drugi raz, robicie notatki i wychwytujecie elementy, których wcześniej nie zauważyliście. To jest albo czego brakuje w tym śnie, na co nie zwróciliście uwagi, co jest takie troszeczkę jakby zepchnięte na planie dalszym, nie widać tego na pierwszy, to nie ma w ogóle, za pierwszym razem nie miało znaczenia.
No, może dzisiaj nie będę tego snu czytać, ze względu na to, że nie wiem, czy mam takie pozwolenie od Was, ale jeśli tak, to dopiszcie te osoby, które napisały do mnie, że dajecie taką zgodę i wtedy możemy się pobawić i możemy tak wejść głęboko. Tutaj tylko takie elementy poruszam wszędzie, odczucia z daną postacią, z danym narzędziem, które tam było, co robią ci ludzie. Wszelkie te rzeczy są bardzo ważne. Jeśli ktoś Wam opowiada sen, to zauważycie sposób opowiadania tego snu i patrzcie na to, czy ta osoba jest spójna z tym, co mówi. Czyli na przykład, jeśli opowiada Wam coś smutnego i zaczyna się śmiać, no to już macie dwie drogi, dwie strony się z Wami komunikują. Jedna, która na przykład chce coś zlekceważyć, albo zdenerwowała się, takie podenerwowanie nerwowe, a druga, która jest bardzo smutna. I zazwyczaj te części nas są ze sobą w konflikcie. One ze sobą nie rozmawiają. I ta osoba, która będzie Was słuchać, czy Wy kogoś, możecie na to zwrócić uwagę i zobaczyć, w którym elemencie snu była ta emocja, kto to był, czy na przykład jechał korowód, był bardzo smutny. Kolejna rzecz, bawimy się w shapeshifting, czyli stawanie się każdą postacią ze snu. No i tutaj można, słuchajcie, spędzić godziny na tym, ale wybieracie sobie, bo po prostu pracujemy do momentu, w którym nie czujemy się dobrze, jesteśmy podekscytowani, nie jesteśmy zmęczeni, czyli wybieramy sobie na przykład, że tam, nie wiem, królik przebiegł przez drogę, byliśmy gdzieś i stajemy się tym królikiem przez chwilę, czyli wykonujemy jakiś gest, który by wykonał też królik. Taki shape shifting to jest dosłownie kilka sekund, gdzie zamykacie oczy, wyobrażacie sobie, że jesteście zwierzątkiem i podążacie za pierwszym impulsem ciała, w którą stronę ten królik chce pójść, co on robi, czy on podskakuje, czy to on stoi, czy patrzy na Was. I ta osoba, która będzie Was obserwowała, ten partner, który będzie z Wami współpracował, będzie miała od razu odczucia co do tego królika. To dlatego jest łatwiej robić to z kimś. Bo tam jest tyle cennych informacji, czyli na przykład co on może powiedzieć, że on jest niewinny, że on tak na tej drodze tutaj ja mam na przykład takie wrażenie z tego snu, że te króliki były takie bardzo chęć rodziny, tam była rodzina tych królików i no było pewne niebezpieczeństwo dla nich, ale to jest takie. To wyraża strach i zagrożeniem rodziny i najbliższych. I tutaj oczywiście odnosimy tą sytuację do świata zaraz, co się dzieje na świecie, że jest chęć zaopiekowania się czymś, co jest w nas być może delikatne, coś, co jest tak jak królik. Więc zobaczcie, że to od razu jak wiemy, co tam się kryje, następnym pytaniem, które sobie zadajemy jest, jak możemy tą jakość, czy to, co nam podświadomość mówi, przynieść do naszego życia, czyli jak możemy się sobą zaopiekować, bądź też jeśli tam są czy dzieci, czy jest więcej tych królików, może zaopiekować się swoim otoczeniem, dziećmi, rodziną, znajomymi, czy jest tam jakaś chęć tworzenia czegoś w grupie, bo to też tak może być. Jakie jest zagrożenie? Zazwyczaj takie sny, gdzie my się nie chcemy przyznać do czegoś, albo chcemy coś odsunąć, bo jest dla nas niewygodne, straszne, nieprzyjemne. Te rzeczy się właśnie pojawiają w niedźwiedziach, lwach, strasznych rzeczach, diabłach, demonach itd. I teraz często osoby, które im bardziej ktoś zepchnął tą stronę do podświadomości, bądź próbuje to zignorować, albo nie chce tego, tym trudniej będzie się wśnić, shapeshiftować, zmienić kształt właśnie w tą istotę. Dlaczego to jest ważne, żeby się stać
przez chwilę tym, co nas goni, co na nas napiera, tym złym. No właśnie ten zły, czy niedźwiedź, czy lew, czy małpa, czy cokolwiek, on ma moc, informację, która jeśli ją wyciągniemy dla nas, to przejmujemy moc od tego wroga do nas. On nam daje odpowiedź, jakiej mocy aktualnie potrzebujemy, żeby sobie poradzić z naszą sytuacją po przebudzeniu. Bo rozumiem, że na przykład taki sen być może coś się wydarzyło, na przykład, nie wiem, list z banku przyszedł, albo właśnie jakieś urzędowe sprawy i powstało takie automatyczne zagrożenie życia i o swoją rodzinę. Na przykład coś takiego może się pojawić. Ja tutaj naprawdę strzelam, bo nie znam historii osobistej nikogo z Was, którzy do mnie piszecie tak po jednym mailu, więc też tutaj ostrożnie z tą interpretacją. Tutaj jeszcze dodam, żeby nie zdradzić, bo ja to podczytuję, przepraszam chwilkę, podczytuję to. No widzicie, to jest jeszcze tak, że na przykład taka zła istota w śnie, która się jawi, ona czegoś szuka, ona czegoś potrzebuje i ona używa swojej siły i władzy, którą aktualnie ma, żeby sobie to zabrać, wydobyć albo Wam odebrać. Tutaj z tego co widzę, to jest dużo postaci, które się kłócą. Jest duży chaos, bo tam jeden napada na drugiego, przechodzi, tu pies, tu lew, tu małpa, tu królik. I jedne istoty atakują drugich. I ma to pewne odzwierciedlenie też i w dynamice najbliższych osób, czyli jednostki najbliższe, rodzina, przyjaciele, intrygi, ostrożność dla intrygi, na przykład zidentyfikowania osób, które nam się jawią we śnie. Z kim Wam się kojarzy? Pierwsze skojarzenie tych postaci, bo być może to będą jakieś osoby rodziny albo znajomych. Z kim oni się kłócą? Niekoniecznie muszą się z Wami kłócić albo na Was napadać, bo tam może być więcej, ja tutaj widzę, że jest tam więcej informacji, tam są, przestworza tego wszystkiego. I stając się taką postacią, na przykład, która coś próbuje złapać, ona się jawi jako zła, ale próbuje złapać, to ona coś próbuje złapać. Czy to jest energia, czy to jest zapewnienie o czymś, czy jest zagrożenie, czy to wszyscy się boją, a z racji separacji, z racji tego, co się na przykład na świecie dzieje, każdy próbuje ciągnąć swoją stronę, bo myśli, że będzie bezpieczniejszy. I to się fajnie kończy, bo to nawet jest taniec w tym śnie i są ciemnoskóre kobiety tańczące. I proszę, nawet maski Anonimus się pojawiają, bardzo, bardzo ciekawe. Tutaj jest osobiste skojarzenie z tańcem. To jest akcja, to jest znowu co się dzieje. Tutaj wygląda to na odpowiedź na te wszystkie niesnaski, prawda? Już w historii wszyscy o tym mówią, tańcz, bo będziesz stracony. Ale taniec, z czym się kojarzy tej osobie, która śni, to jest ważne. Czy to się kojarzy z pewnym ruchem, z pewnym odejściem, ale też może być tak, że inne kultury, ciemnoskóre, Indie też i tam, no różni, mają bardzo silne tradycje. Może to oznaczać powrót do tradycji, powrót do czegoś przyziemnego, do zakorzenienia się po prostu, no bo taniec to jest też zakorzenianie się. Najważniejsze jest, co powie ta osoba i to jest jeszcze ciekawe, że jak interpretujecie sny kogoś, to podążamy za tą osobą, nie wymyślamy, tak jak ja teraz troszeczkę próbuję kombinować z racji tego, że ja nie znam tej osoby, co to może być i posługuję się ogólną symboliką i odczuciami, ale najważniejsze jest podążyć za tą osobą, która Wam opowiada sen.
dlatego że tam, czy chcemy, czy nie chcemy, wypowiemy te słowa, które są dla nas najważniejsze. I one mają kluczowe znaczenie. Potem my, naszą rolą takiego facylitatora, takiego wspomagacza jest tylko przynieść ten materiał, co tam jest, cały ten materiał pokazywać na powierzchnię, czyli tam różne rzeczy są pod tą powierzchnią w tym śnie, a my tylko wybieramy to i wynosimy na powierzchnię, że to już się nie topi, a widać to. I sprawdzamy cały czas reakcję tej osoby, która ma ten sen, jak ona na to właśnie, jak ona się do tego odnosi, co ona o tym mówi, co ona powie. Dopiero wtedy możemy wspólnie wyciągać wnioski. Chodzi też o to, żeby być jak najbardziej neutralnym, obiektywnym w stosunku do tej osoby, żeby też niczego niechcąco nie narzucić i nie nadinterpretować coś, czego nie ma, bo osoby, które przychodzą i chcą taki sen mieć zinterpretowany, są bardziej otwarte, bardziej wrażliwsze na to, co im się powie. I dlatego stąd jest moja ostrożność, że ja nie chcę tutaj nikomu narzucać mojej interpretacji, bo uważam, że wasza jest ważniejsza, bo to wam się śni. Moja interpretacja na temat moich snów jest najważniejsza, ale wasza interpretacja na temat waszych snów jest najważniejsza. I stąd. No tak, no i tutaj oczywiście proszę o wytłumaczenie tego snu. Tutaj, jeśli się będzie taka zgoda, ja go przeczytam, ja powiem o nim i o waszych innych i będziemy to robić. Natomiast widzę, że sen skończył się w bardzo dobry sposób i znalezienia drogi do celu, znalezienia bezpiecznej przystani. To jest bardzo, bardzo dobry sen. I jeśli tutaj się ktoś kapnie, do kogo chodzi, to był bardzo pozytywny sen i bardzo znalezienie drogi z sytuacji wydawałoby się bez wyjścia. I teraz tak, jeśli będziecie pracować ze snem z dzieciństwa, weźcie taki sen, który wam się jak najwcześniej pamiętacie z dzieciństwa, być może raz tylko się śnił, a może się powtarzał, albo taki, który wam się powtarza w pewnych pułapach czasowych, czyli na przykład śnicie przez kilka miesięcy podobne elementy, podobny sen albo dokładnie ten sam, dlatego że my też rozwijamy się i to co było wcześniej, wchodzimy na inną przestrzeń, na inną ścieżkę przeznaczenia, czy tam są pewne elementy przeznaczenia naszego mitu, nad czym pracujemy, jak to się zakończy, być może sny się zmienią, znaczy na pewno się zmienią. Jakość snów się zmieni i cały sen się zmieni. I jeśli tych elementów, na przykład jest tak jak w tym śnie, za dużo, to wybierzcie najważniejsze elementy, ze trzy takie najważniejsze, które wam się są dla was ważne, bo można się też zgubić w tym śnie. No i tak jak mówiłam, że też jak już zmieniacie się i wchodzicie jako w tą istotę, czy nawet stawanie się narzędziem, naprawdę, komuś się na przykład śni koparka i koparka ma pewne funkcje, koparka ma pewną jakości, że na przykład coś wykopuje, prawda? Takie proste rzeczy, na które nie wpadniemy, jak się nie ześnimy z koparką i przez kilka sekund nie staniemy się koparką, że ja kopię. Dokładnie, wykonuję ruch, że coś tam wykopuje. I być może to jest jakieś wołanie waszej podświadomości od razu do kopania w sobie, żeby coś sobie uświadomić, a jest to głęboko schowane, gdzieś pod ziemią, czyli jest to gdzieś tam ważne, jakiś wasz skarb. Jeśli macie opór, pracujecie ze snem, albo ze sobą samymi, albo z kimś i nagle stajecie się bardzo senni, zaczynacie ziewać. Oczywiście nie mówię o wypadkach, kiedy potrzebny jest tlen i musicie się pooddychać i się dotlenić, ale kiedy to jest takie bardzo dziwne, że nagle dwie osoby no po prostu już nie mogą oczu podnieść, są jak zbetonione, jakby się naćpały, dokładnie tak. Macie do czynienia wtedy z progiem. To będzie próg tej osoby, która śniła i ten próg chroni tę osobę przed dotarciem do takiego materiału, z którym jej osobowość uważa, podświadomość uważa, że sobie nie poradzi.
żeby zostać przy zdrowych zmysłach. Nie przekopujemy, nie przepychamy ludzi przez progi. Po to ten mechanizm ochronny jest, żeby on nas chronił, bo może się zdarzyć, że ta osoba przepchnięta, bo Wam się tak wydawało, że będzie dobrze, straci kontakt z rzeczywistością, będzie dostanie jakiejś tam chwilowej właśnie załamania nerwowego i tak dalej. I niestety psychologicznie jest tak, że jak się przepchnie osobę przez próg, to no to jest jakby cofnięcie się w jej rozwoju też, bo nie dość, że wracają do traumy, to ona z tej traumy nie może wyjść potem, więc to po prostu nie ma sensu, nie robi się tego. Nasze ciało tej osoby da znak, kiedy będzie gotowe. Jeśli jest ten próg, fajnie jest o tym pożartować, powiedzieć o tym, żeby uświadomić sobie, że jesteśmy na progu, że tam jest coś ciekawego, że możemy tam iść, ale nie musimy tam wchodzić. Często zdarza się tak, że jeżeli ta osoba Wam będzie bardzo ufała i będziecie długo z nią współpracować, to ona będzie chciała spróbować zobaczyć, co za tym progu jest i wtedy się umawiacie, że w każdym momencie możecie to przerwać. W każdym momencie, jak będzie jakieś tam zagrożenie, poczucie się niebezpiecznie, no to przerywacie ten proces. I te progi się właśnie zdarzają w takich momentach, kiedy te sny są nieprzyjemne, koszmary są, kiedy ktoś Was atakuje i macie próg na to, żeby odkryć tą jakość tego złego w sobie. Co może być dobrego? No ja też myślałam kiedyś, że nic nie ma dobrego, jak mi się tam chodził za mną jakieś tam diabły i rogate i śmakie i owakie, ale co ja odkryłam? Na przykład, że wtedy na tej emigracji w Holandii ja tak nie miałam stabilności, nie miałam gdzie mieszkać, spałam na podłodze, wiadomo, to nie było fajne. No trauma za traumą chodziła, pogniatała i taki na przykład sen, na przykład taki, no mi się śnił Ea wtedy pod postacią czerwonego diabła z rogami i on był bardzo silny, bardzo ukorzeniony i ja w tym śnie właśnie na niego wskoczyłam, gdzieś już o tym mówiłam. Zobaczcie, że tam jest jakość. Jakość jest taka, że jak się nie przestraszymy i coś z tym zrobimy, to wyciągniemy jakość. To było uziemienie. To było to, czego ja potrzebowałam, stabilności. Uziemienie i kto mi może w tym pomóc. I na przykład ten pierwiastek, no to, że to był Ea, to, że był Anunnaki, to już abstrahując od tego, tam jeszcze jest więcej materiału, ale to, że to był pierwiastek męski, tak dokładnie się stało, że koncentrowałam się na pomocy od mężczyzn w tym momencie. Praca. Ale może być odwrotnie dokładnie, że na przykład przez pewien etap czasu pierwiastek kobiecy, to nawet nie chodzi o to, że to musi być kobieta, mężczyzna, chodzi o to, czy ta osoba ma zharmonizowane, czy jakieś tam silniejsze, te prawdziwe pierwiastki kobiece, męskie w sobie. O to bardziej chodzi. No dobrze. Czyli tak, chyba wszystko jasne, co? Tak napiszcie, czy to mniej więcej ma sens teraz, co mówię. Jeśli macie ochotę, popracujemy nad snem z dzieciństwa, i możecie rzeczywiście, no spróbujmy to zrobić. Jeśli ktoś nie ma obiekcji, to pod filmikiem opisać swoje sny tak konkretnie i tak na przykład co trzy linijki zróbcie enter, pauzę, żeby było widocznie, bo czasami jak jest tak, wiecie, nakopane, to jest trudność widzenia tego. I też ciekawe byłoby to, że wyczytając innych sny, też macie pierwsze wrażenia na ich temat, co to może być, więc też możecie coś takiego dopisać, że macie po prostu jakieś odczucie na temat ich snu. Są takie bardzo też ciekawe sny właśnie o kosmitach. Dużo z Was śni o kosmitach, albo ma wręcz spotkania, bo budzicie się w tym astralu i są interakcje, zachodzi do interakcji z różnymi rasami. Albo Was czegoś uczą, albo no niestety chipują, jasne, albo są to piękne sny. I te piękne sny są o wiele subtelniejsze, to znaczy inaczej się czuje, nie boicie się w nich, są takie bardziej opowiadające, one są przyjemniejsze, no bo
Nie każdy właśnie no jest gotowy, że tam w astrologu coś wyciąga, patrzy na niego, obserwuje go. I tutaj na przykład ten sen o tyle wygląda właśnie, że też, że no, osoba ma duże pojęcie o obcych, dużo filmów oglądała, potrafi od razu wyróżnić, porównać. I ciekawe jest to, że do takich snów, i to jest jeden z takich snów, też, jeśli można, to ja też odczytam kawałek po kawałku takie te elementy, ale tak, to się zdarza, że taki upgrading jest od obcych, że coś tam, te chipy, to nie tylko chipy, ale też zmiany jakieś, które się wprowadza, albo usuwa się blokady, albo dodaje się pewnych kolorów, być może zmiana osobowości mogą być, ale jest to też uczenie, dlatego że my, jeśli mieliśmy tutaj dużo rzeczy pozamykanych, i tutaj przytoczę taki właśnie bardziej wizję, wtedy miałam wizję pisząc, akurat dotyczy się tego ustępu, to była bardziej wizja i channeling, taki stricte channeling pod palcami, pisząc na klawiaturze, kiedy Ea stwarzał człowieka, stwarzał instrukcje, tak, tam coś manipulował przy tych czakrach, przy tych centrach. No właśnie, bo czakry też mają różne teraz skojarzenia i ja już wiem, było, że tam czakry nie ma, powyrywajcie je, pozamykajcie, nic z tych rzeczy. Pójdźmy może w kierunku centra energetyczne, tak jak meridiany, medycyna chińska, są pewne punkty aktywujące, bądź ktoś może zablokować. I stwarzając, manipulując tymi genami, można komuś to zamknąć, albo można coś otworzyć. No i on tam się zapomniał i tą Lilith nie poblokował jej, zaczęła kobietka lewitować i tam dalsza historia mi się pokazała, ale o co chodzi? Właśnie, że to też mi się pokazało bardzo wyraźnie i część z Was tak ma, że są te pewne elementy w ciele, często one są na dole kręgosłupa, szyszynka, że tam się coś zmienia, czy inne kolory powstają, że macie takie sny, że ktoś tam robi przy Was upgrading jakiegoś chipa, czy, i one są różne, bo są takie sprzyjające Wam i nie. Jedne są o tym, że po prostu zbierają o Was informacje, czy genetyczną, czy osobowościową, zachowania, jak się będziecie zachowywać po tym, jakie będziecie mieć choroby, albo uzdrawiające, albo informujące, edukacyjne, czyli cały wszechświat Wam jest przedstawiany, albo komunikacyjne, że taki instalator taki na zasadzie tłumacza, jest instalowany tłumacz, no bo ta komunikacja na przykład z tymi istotami nie idzie inaczej niż w formie matematycznej symboli i żebyście to załapali, to trzeba tam coś na tym ekranie wewnętrznym pozmieniać. Także to jest też ciekawe. I jeszcze przejdę, słuchajcie, na koniec, no nie będziemy dzisiaj pracować na śnie z dzieciństwa, ale możemy, jeśli macie ochotę, to znajdziemy i wejdziemy głębiej w to wszystko i z rysunkami, powiem Wam, jak rysować, albo zrobimy po prostu cały warsztat i będziecie to mieli też już takie notatki, do których będziecie mogli zaglądać. Był taki e-mail, jak zacząć śnić, aha, że ktoś komuś poblokował, była taka historia, bo to nie jest tylko jedna osoba, chyba dwie o tym pisały, że śniły, ale przestały po jakiejś relacji, czy to jest relacja miłosna, czy jakaś tam przyjaźni, czy coś, i podejrzewają, że ktoś im odebrał moc, albo im coś zablokował, albo no, takie rzeczy mogą się rzeczywiście wydarzyć, bo my mamy na siebie wpływ. Przebywamy w jakimś otoczeniu. Sam wydatek energii życiowej. Zobaczcie, kiedy wy śnicie najbardziej. Wtedy, kiedy macie więcej spokoju. Inaczej to jest po prostu taka papka z podświadomości, którą trawimy w nocy. Ale ten, kto ma takie bogate śnienie, on ma dużo na to przestrzeni duchowej, czyli energii też takiej życiowej,
ci ludzie medytują zazwyczaj, czyli jak do tego wrócić, powiem, jak do tego wrócić ci, którzy albo nigdy nie śnili, albo nie śnią. Samo wystawienie dłoni na słońce to jest już takie pobieranie prany i koncentracja na trzecim oku, że samo wystawienie dłoni, zbieracie wręcz energię, ona spływa na was. Ona też spływa oczywiście po czakrach, po waszym ciele, tam gdzie wchodzicie. Jak na przykład część z was chodziła, teraz to wiadomo, po klubach nocnych na całą noc, niektórzy tam tańczyli. Tam trzeba zakładać pewne ochrony, dlatego że tam się dużo dzieje i potem po takiej nocy zazwyczaj, nawet jeśli nie piliście żadnego alkoholu, to po takiej nocy możecie mieć sporego kaca i duże obniżenie, bóle głowy, obniżenie energii życiowej i tak dalej. Jeśli tam jeszcze nie pooczyszczacie, mogą być sny takie, bo tam pobraliście różne energie z otoczenia, też się zdarza, czyli nie spadek może być, bo tam zawirowanie nastąpiło, ale jeszcze mogliście coś zebrać z otoczenia, czyli jeszcze pośnicie, ale nie na swojej energii lecicie, jesteście na innych wibracjach. I na przykład, co jest ciekawe, tutaj zauważyłam z racji tego, że mam różnych partnerów, niektórzy są gejami, niektórzy nie, ale na przykład taki intensywny taniec właśnie z tymi, którzy moi partnerzy salsy, którzy są, to jakby miałam wrażenie, że my się kręcimy, coś energetycznie się kręci zupełnie w innym kierunku i to jest takie bardzo duża kondensacja energii, która potem bardzo szybko umyka. Tam jest zupełnie inaczej. Natomiast z innymi partnerami, no to miałam tak, że nie dość, że przetęczyłam do 5 rano, to po 6 godzinach snu ja byłam jak nowonarodzona. I już nie mówiąc, że również ten partner, że bardzo duża dynamika i tak dalej. Więc to zależy też, z kim wchodzicie w relacje. Jeśli się właśnie nie chodzicie po klubach nocnych, nie chodźcie. Tak wam powiem, że to nie jest takie... Znaczy trzeba się oczyszczać, no jak ktoś lubi, tam właśnie lubi potańczyć, ja lubię potańczyć, to no teraz nie ma. Znaczy są, tylko niedługo już nie będą nas wpuszczać. Znaczy w tej chwili już nie wpuszczają, podejrzewam, bo jeszcze nie byłam, ale nie będą wpuszczać za chwilę bez strzykawki. Nie, Boże, co ja mówię, bez szczypawki. Podejrzewam, że ze strzykawkami też nikogo nie wpuszczą, bo to nie w tym kierunku by poszło. Więc no dobra. Więc tak, energia musi być pewnego rodzaju ładunek energii, żeby w ogóle śnić. Można na cudzej energii sobie podładować się, jak się właśnie nachodziło po różnych dziwnych terenach, to możecie mieć takie sny, ale też śnicie, wchodzicie jakby oczami kogoś śnicie, bo wręcz wchodzicie. No zdarza się, no różne rzeczy się zdarzają, każdy musi wszystkiego doświadczyć. Oby nie wszystkiego, ale niektóre są wydarzenia dobre, żeby doświadczyć je raz, żeby wiedzieć, jak to wygląda. Ja też miałam tak, że się nie oczyściłam, wróciłam zmęczona i łup, i wtedy po prostu cały klub się przewijał, ja widziałam, co kto komu dolega z całego klubu, ja nawet tych osób nie oglądałam, bo tańczyłam, ale te rzeczy po prostu docierają, trzeba się oczyścić. Energia, to była jedna rzecz, podnoszenie energii, medytacja, wyciszanie się, spokój i też jeśli słuchacie innych mediów, Facebooka, nie słyszycie siebie. Więc tak, jak idziecie spać, dobrze by było wyciszyć się te pół godziny przed snem, posłuchać siebie i wtedy macie lepszy kontakt ze swoją podświadomością, ze swoją intuicją, wtedy będziecie śnić też. A druga rzecz to jest właśnie te blokady, jak je pozdejmować. Również w ten sam sposób, czyli medytacja, oddech. Jeśli wiecie, jak oddychać i koncentrować się na szyszynce i na trzecim oku i na czubku głowy i dalej po tych meridianach do samej góry, to te blokady wam pospadają. Nawet jak przez pewien czas będziecie się czuli, że jakby nie możecie się przebić, bo są tacy, co próbują różnych sztuczek,
i nakładają blokady, próbują, to samym oddechem przebijecie się, mam nadzieję, że wiecie, o czym ja mówię, wdychacie od podstawy kręgosłupa, był filmik, nie? Był, manifestacja tam rzeczywistości, przyspieszona jeszcze do tego. I ten wydech na H, do samej góry jakby wciągacie powietrze, wyobrażając sobie, że ono leci, leci, leci jeszcze wyżej, wyżej, wyżej i rozpycha Wam wszystkie tam blokady, które ewentualnie mogły być nałożone, bądź też nie używaliście pewnych partii mięśni, których nie widać i trzeba je udrożnić. To macie oddech do tego, macie esencje, które oczyszczają z informacji, mówiliśmy o esencjach, delfin, delfin jest dobry na to, rzeczywiście, i to T1, no T1 to jest taki no, odpromiennik w sumie na te informacje. Też inne naturalne, takie wspomagacie, jak pójdziecie do naturopaty i mówiliśmy o solach Schusslera i tam całą listę podawałam i no wszystko to omawialiśmy, dobór takich soli, kąpiele w soli, nie Schusslera, normalnej soli, morskiej soli, kąpiele w soli. Tylko uwaga, bo sól może też mieć taki efekt uboczny, że będzie Wam smutno. Ona jest taka trochę depresyjna po prostu. Lampki solne można też stosować, ale no z tą solą też tam, tam trochę uwaga, bo ona po prostu jak czyści to wszystko. Okadzanie się też, tylko no okadzanie no działa na czas, w którym się okadzacie, a potem już nie. To musielibyście tam, no kocioł jak w kościele musiałby chodzić, kadzielnica na dzień dobry, żeby to było non-stop. Jest tak na szybko, jak jesteście bardzo zmęczeni, to mówiłam już o tym, o tych wszystkich oczyszczaniach, siadania w trójkącie ze świeczek, czyli tam jedna na wprost, dwie za Wami i to te świeczki też powodują, takie te linie się tworzą i one Was chronią przez pewien czas, żebyście mogli się skoncentrować na sobie, pooddychać, mieć to bezpieczeństwo, bo jest też tak, że jeśli budzicie się w nocy, mówiliśmy o tym, o tych paraliżach, jest coś tam stoi, niefajnie, jest niebezpiecznie. Dobrze jest właśnie w tych świeczkach sobie usiąść, pomedytować, jak ktoś się bardzo boi, a jak nie, no to tam machnąć ręką i paszą, nie? I to, i to wszystko. Czyli na te blokady można je zacząć usuwać i naprawdę ja zachęcam do samo takiego rozwoju, pracy, weryfikacji, żeby jednak uczyć się te ryby łowić samemu i tylko weryfikować, niż żeby chodzić to co chwilę do kogoś i płacić te, no, nierzadko dużo, a no niestety cały czas są tacy, którzy no ciągną tam, ciągną i wydają to przyjść w przyszłym tygodniu, to tam Ci poprawię, zaj tam odpowiednią sumę. Cały czas są tacy i cały czas mi piszecie, że zostaliście oszukani, co kilka miesięcy, to już jest rzadziej, to już jest rzadziej, bardzo się cieszę. Bardzo się cieszę, mam nadzieję, że te filmiki, te takie ostrzegawcze, one są właśnie po to, żeby wiedzieć, że tak się wydarza, żeby być na to przygotowanym. I zwracać większą uwagę, z kim macie do czynienia. Wiem, że czasami jest to trudno odróżnić, że czasami tylko czas, my jeszcze zrobimy o tych relacjach, tylko czas Wam powie, kim ta osoba jest i czy ktoś jest naprawdę Waszym przyjacielem, czy też no, załatwia swoją potrzebę, tylko swoją potrzebę, bo no, przyjaźń jest tak, że jest to obopólne, że nakręcamy się czymś. Nakręcamy się jakimiś tam informacjami, które nam służą, wspieramy się, tak jedno nakręca drugie i idziemy do góry i to jest dobre, ale nie zawsze tak jest, czasami ktoś ma zupełnie inne intencje niż Wam się wydaje, ale ponieważ jest z Wami kompatybilny i czuć go dobrze, to nie wyczajicie tego od razu i tutaj też odnośnie do snów mogą być takie okresowe blokady w śnieniu. Jeśli coś takiego macie, to nie kontaktować się z tymi osobami, które podejrzewacie, tylko więcej właśnie tej medytacji, więcej oddychania i oczyszczenia też przestrzeni. Niestety są tacy, co na odległość
próbują swoich sił i wysyłają. No ja się też bawiłam w takie rzeczy, jak miałam 16 lat, że wchodziło się do autobusu i koncentrowaliście się, żeby tam pani po prawej podniosła rękę do góry i wysyłaliście, i wysyłaliście. No i ona podnosiła tą rękę do góry, no bo telepatia i wszystko, to wszystko działa. Tylko rzeczywiście w tych rejonach ja uważam, że trzeba mieć wysokie morale i wysoką etykę i znać swój cień, swoje tendencje, swoje słabości, to, co nas boli, bo jeśli wiemy, co nas boli, to żaden kosmita nas nie przekona, bo to jest zawsze to, gdzie inni nam wejdą. To, czego pragniemy najbardziej, nasz największy sen, nasze największe pragnienie, to jest nasza słabość. I tam, gdzie nas boli, coś, czego nie mamy, a ktoś nam oferuje, no to będziemy mieć od razu właśnie większą podatność na manipulacje. Dlatego tak ważne jest właśnie przy tej interpretacji snów, żeby sobie nauczyć się stopniowo budować tą bazę, żeby sobie ufać najbardziej, a dopiero potem weryfikować to. No i chyba tyle na dzisiaj. Napiszcie, czy to miało sens, czy czegoś jeszcze nie poruszyłam, na coś nie odpowiedziałam w tych takich podstawowych formach interpretacji. Nie wiem, kiedy takie warsztaty mogły być. Chyba koło grudnia. Chyba koło grudnia. Jak ktoś ma ochotę, to zapisujcie się na maila i gdzieś koło grudnia o interpretacji snów ja taki warsztat zrobię. Może mogę go nawet nagrać od razu, a potem wstawimy go na forum jakieś prywatne, gdzie będziecie mieli stały po prostu dostęp do tego. No chyba, że potem się okaże, że nie było za bardzo osobiście i powiecie, że można coś takiego potem wgrać. No, a wtedy kawałek takiego materiału pokażemy, a kawałek zostawimy sobie. No i co tu jeszcze? Sprawdźcie, słuchajcie, subskrypcję, bo wiem, no cofa YouTube i dzwoneczki. I mam nadzieję, że były to cenne dla Was informacje i jestem ciekawa, czy na podstawie tego, co ja dzisiaj powiedziałam, jesteście w stanie już zinterpretować swoje sny, wśnić się, odkryć jakość i zastosować tą jakość w życiu, żeby poradzić sobie z daną sytuacją, bądź tylko zrozumieć, co się za tym kryło, a taka komunikacja ze sobą samą, ze swoją intuicją, nadświadomością, podświadomością, i żeby tworzyć tą harmonijną jedność, tak jak oś, podświadomość, świadomość, tak jak funie, tak jak z Endym omawialiśmy tą hunę, bo to jest taka oś, nie, przepraszam, taki kręgosłup harmonizujący nas, że jeżeli wszystko jest razem w jednej osi, to my jesteśmy w harmonii ze sobą samymi i ciężej jest komuś nas wypchnąć z naszego balansu. Bo jesteśmy na wprost ze sobą samymi, ugruntowani ze sobą, od samej podstawy do samej góry. I też mamy większą klarowność wtedy. I to śnienie jest klarowniejsze, że wtedy potrafimy bardzo łatwo odróżnić, co jest papką z podświadomości. Aha, tu trawi się materiał, dobra, zostawiam. Tu jest bardzo ważna informacja, ona może się zdarzyć jutro. Aha, to wybieram. A tam mam coś tam innego. A tam, o, to była powódź, może się wydarzyć, uwaga. Ostrzegawcze. No i słuchajcie, to chyba na tyle dzisiaj. Pozdrawiam Was ciepło, serdecznie i do następnego razu.